строим. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Siemano, z tej strony Fabera, to jest kolejny odcinek z Battlefielda trójki. Ostatnio tego Battlefielda trójki będzie teraz jakby więcej. Gramy na mapie przez Sekwane w trybie szturm, czyli w trybie rush. Kto tu napierdziela? No, on tam już i tak padł. O, jednak nie. Kolejni przychodzą. Fuck. Skąd ich tam tyle? Oho, granat wyleciał na zewnątrz. Kolejny. Tu na samej górze ktoś jest. Mamy ammo. What the fuck? Ktoś po schodach biegł i mnie załatwił. No lipa. Ci co, niepotrzebnie frapsa nastawiłem na 60 fps, bo ja tych 60 przy nagrywaniu nie osiągam. Także widzimy się za chwilkę, jak tylko go przestawię na 30. Ok, jestem sportem z wami. Mamy już 30 fps stałe. Bo gdy było ustawione 60, ja tych 60 nie osiągałem na stałe. Ta mapa jest generalnie trudna bardzo w trybie rush. Ja ją kiedyś tam, bardzo dawno temu, w nią grałem. Lata temu dosłownie. Tutaj chyba mogę przejść. Oho, ho. Dobra, zostawimy sobie miny. Ale to i tak czołgi raczej nie mogą przejechać. Musimy ten punkt B zdobyć i wtedy ruszymy do przodu, tylko że z tym punktem B nie jest tak kolorowo. Jak się w ogóle do niego dostać? No na pewno nie tędy. Ja pitole, myślałem, że to jest pieprzona szyba. W ogóle nawet gdyby była, to mogłem ją przecież rozwalić, kurde, strzelając. Ale lipa. Ale lipa. Jeszcze chyba tu nikogo nie zabiłem. Jednego. Dobra, lecimy dalej. Barara. O, apteka. O, zamknięta, nieczynne. Nie kupię sobie aspiryny. Ani apapu. Tutaj drzewo mnie zasłania. Tu ostatnio siedział gościu, ale teraz już nie siedzi. Aha, już naszego zabili. No jakoś nie widzę, żeby tam kurde siedzieli, bo postawiłem tam RPG, tam nikogo po pierwsze nie widziałem, po drugie ten RPG nic im nie zrobił. Stój, ja chcę do ciebie wsiąść, ty imbecule jeden. Dobra, jesteśmy. Gdzie jest ziomek? Gdzie jest ziomek? Dobra, mamy gościa. W takich pojazdach zawsze jest bezpiecznie i o wiele łatwiej. Z lewej. Nie widzę go. Rysuj się trochę. Tutaj. O no. Oczywiście. Ale zapierdziela. Dobra, zabity. Granat poszedł. Tutaj. Stąd poszedł. Ale ten kurde gościu woli sobie odjechać. Nie, w budynku raczej ich nie ma tutaj. Tam
Był gościu, snajper. No nie jedź, tu nie możesz jechać, no co za gość. Co ty tworzysz? A no, rzeczywiście, możemy. Przejęliśmy te punkty. Z nim przepadli. Się gościu właśnie zespałnił. Ale nie zdołałem go zabić. Tu jest gdzieś, kurde, ziomek. Tam jest kolejny. Dobra, mamy go. Gdzie jest punkt B? Punkt B jest gdzieś na dole. Kto do nas napierdzielał? Serpega. Chyba nie od tyłu, mam nadzieję. Przez drzewo się trochę zaklinowaliśmy. Dobra, jedź gościu, jedź gdzieś, cholera. Rusz tyłek. Mamy ciężki sprzęt. No ja pierdzielę, przecież ja to przez to drzewo, przecież ja nic nie widzę, no. Jezu, co ty, człowieku, tworzysz? Naucz się jeździć, dopiero potem wsiadaj za to. Za kółko tego. Zaznaczanie, 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 nikogo nie zaznaczam. Nie udaje mi się przynajmniej. Oho. Patrzcie, ile tam jest gnoi. Tu jeden biegnie. Sanawa. Za dużo ich biega. Ten ma RPGa. No pierdziele, co tu się dzieje? No come on, czemu go nie zabiłeś? Ledwie żyjemy, znaczy nie, no w sumie jest dobrze, 80%. Dawać ich! Ktoś nas tu ciągle napierdziela. Namierzanie. Co go tak nagle przyniosło? Cheater! Dobra. Mamy kolejne punkty. Gdzie do cholery? W dupę! Jakim ładunek C4? Jak skąd? Damn! No dobra, ale to będzie, widzę, że długa runda, słuchajcie. Bardzo długa. Przejdźmy sobie tędy. To kogo wy tu, kurwa, strzelacie? Chyba was porąbało, że tu jest, kurde, wrogi ten. No i dupa, dziękuję. Zabili mnie i nie wiem, czemu kamera nagle w piździet wyszła. O dobra, właśnie, teraz jest. No ktoś nie trafił gościa. Nie, przecież to nasz jeździ, no to jak, kurwa? On nas załatwił, what the fuck w ogóle? To jest friendly fly? Aha, przynieśli mnie do drużyny drugiej. Jaka bieda! Ja byłem w tamtej, tak jestem w tej. Jaka totalna bieda, słuchajcie. No bez jaj! Tam się przyczyniłem do wygranej, a teraz przegram, kurde, no. O, come on! No. Tak ma być. Dobra, są tu następni. Są jest snajper. Dobra. Gdzie są wszyscy? Co się stało? Przenieśli się tutaj.
To jest zaraz nasz punkt B, którego musimy bronić. Gościu, nie wjedziesz tu. Lol. Dobry gość. No super, ładunek C4. Jak gościu wjeżdża w takie szambo, kurde, zamiast jechać normalnie ulicą, to on wjeżdża w jakieś wąskie uliczki, cholera, między budynki. No i przez to przegramy, no bo ja byłem w dobrej drużynie, a teraz mi przynieśli do jakiegoś shitu. Tu już idą jakieś patałachy. Szerejcie, granata. Leżeć. Jakim cudem? Dobra, jesteśmy. Jesteśmy w grze. Ale jest tu pełno wrogów. Tego zamroziło. Nie wiem, czy ja mam taki ping słaby, czy co. Napierdzielanie na śniadanie. Czekałby na mnie ten, kurde, w tym pojeździe. Dawaj, ja tu wsiądę, ci pomogę. Skąd ten gość się strzelił z tego RPG-a? Tam jest. Jezu, już to jeździć nie umie. Nie wiem skąd z tego RPG-a strzelili, ale... ale gdzieś stamtąd. Przez chwilę byli zaznaczeni. Ale teraz już nie są. Gdzie oni są? Fuck, z tej strony. Idą. Wejdziesz tu! Nie umiesz! Boże, co ferma? A ty kurde! Nie wiedziałem, że tu jest wejście. O, granat. Super. Ja już nie mam granatów. Więc nic nie zdziałam. Z kim przepadnij, frajerze? Cofam się trochę. O ile mi się uda. Dobra, jest. Jako tako się udało. Teraz jest pełno snajperów, więc... ja tutaj za dużo nie zdziałam. Kryjemy się za murkiem. Oho. Jakiś wrogi pojazd jedzie. Co kurwa? Nie ma wyjścia z drugiej strony. Jakim cudem? To jest jebak leśny. Gdzie jest ten frajer? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Biegam jak szalony z tym pistoletem. No tam jest drugi punkt, jasna cholera. No i zabili mnie z tyłu gdzieś. Nie wiem, jakim cudem się tu zespełnili. A gościa tu na pewno nie przyszedł. No ci tak mi się wydaje, no. No już przegrana. Przegraliśmy. Wszystko przez to, że jestem, słuchajcie, żebym przynieśli do drugiej drużyny. Tak czy inaczej, wyszedł dzisiaj, słuchajcie,
Króciutki odcinek, 12 na 13 minut. Jestem drugi na mapie. 14 na 6. Sporo tutaj troszeczkę tych punktów naciupałem. Tam też gwiazdkę dostałem za służbę z tą moją bronią, z którą już bardzo długo gram tak naprawdę. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za obejrzenie go i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.